Witam ponownie. Tabletomania opanowała świat, ale Polska nie daje się temu zmasowanemu atakowi. Jednakże przyczyną nie jest niechęć do tego typu urządzeń, ale ich dość wygórowana cena. Przeciętny Polak nie ma zamiaru zostawiać ponad 2000 zł w sklepie za sprzęt, który może wykorzystać sporadycznie. Dlatego firma Hansfree wypuściła tani tablet, który ma spełnić oczekiwania przeciętnego użytkownika. No to zobaczmy, co Hanspad ma do zaoferowania, bo kosztuje zaledwie niecałe 800 zł. A? Zainteresowałem Was? Zapraszam do recenzji. Produkt Hansfree to typowa półka budżetowa i niestety efekty tego widać gołym okiem. Konstrukcja jest wyjątkowo prosta i ciężko jest się w niej doszukać inspiracji z najbardziej popularnego tabletu, czyli iPada. Ogólnie stylistyka nie jest mocną stroną Hansfree, bo wykorzystany chropowaty plastik sprawia wrażenie tandetnego. Skoro część zewnętrzna jest mało urodziwa, to może zajrzyjmy do jego wnętrza. SN10T130 został wyposażony w dość wydajną dwurdzeniową jednostkę NVIDIA Tegra 2250T20 działająca z częstotliwością 1000 MHz. Ponadto należy nadmienić, że atutem jest równie wydajny 8-rdzeniowy procesor graficzny, który daje możliwość odtwarzania filmów HD oraz uruchamiania zaawansowanych graficznie gier. Hansfree spełnił także wymogi dzisiejszego standardu i wyposażył swój tablet w 512 MB pamięci RAM, zaś dla użytkownika przewidziano przestrzeń 16 GB, którą zawsze można rozszerzyć dodatkową pamięcią. Ponadto sprzęt wyposażony jest w komplet najpopularniejszych złączy, obsługuje sieć bezprzewodową i komunikację przy pomocy Bluetooth. A to wszystko za niecałe 800 zł, czyli pod względem specyfikacji jest to dość atrakcyjna propozycja. Należy również wspomnieć, że Hansfree posiada ekran o przekątnej 10,1 cala, aczkolwiek jego wielkość nie jest do końca atutem, bo sprzęt wyświetla obraz jedynie w rozdzielczości 1024x600 i muszę powiedzieć, że takie połączenie daje efekt nieco mniej niż przeciętny. Kolejnym minusem jest ilość wyświetlanych kolorów, bo 262 000, trochę mało. Istotną informacją może być także fakt, że ekran posiada matową matrycę, co daje dość pozytywne efekty podczas użytkowania sprzętu pod chmurką oraz obniża widoczność wszelkich zabrudzeń, a te, jak wiadomo, są zmorą urządzeń obsługiwanych dotykowo. W tym miejscu także należy dodać, że funkcje dotykowe są przyzwoicie przygotowane, aczkolwiek dostrzegalne jest to jedynie podczas aktywnych aplikacji producentów trzecich, bo sam system ma słabą responsywność. Frontowy panel nie posiada szałowego wykonania i w zupełności odbiega on od przyjętego trendu. Może to kogoś cieszy, ale mnie osobiście nie bardzo. Tafla szkła otoczona jest dość grubą plastikową ramką w kolorze srebrnym i chropowatej strukturze. Co ciekawe, tablet posiada w prawym górnym rogu 3 dotykowe przyciski: ekranu głównego, menu aplikacji oraz powrotu. Działają one prawidłowo, ale do szczęścia brakuje im podświetlenia, a także ich lokalizacja nie jest najlepsza, bo zdarzają się dość częste omyłkowe wciśnięcia klawisza powrót. Drugim istotnym elementem są 3 diody powiadomienia w dolnym lewym rogu, które informują nas o aktywnej sieci bezprzewodowej, niskim poziomie baterii oraz ładowaniu akumulatorka. Niestety generowane przez diody światło jest bardzo intensywne i w ciemnych pomieszczeniach razi po oczach. Oprócz tego znajdziemy jeszcze logo producenta i czujnik pomiaru światła, ale działa on bardzo wolno. Niemal 14 mm sprawia, że Hansfree jest już sporym grubaskiem, a producent nie pokusił się o żadne zabiegi kosmetyczne oszukujące nasze oko i wygląda to nieciekawie, a na dodatek ten tandetny plastik. W dolnej części urządzenia znajdziemy jedynie mikrofon, zaś na górze producent zamieścił przycisk regulacji głośności oraz zasilania, który również dezaktywuje funkcję wyświetlacza, ale działa on nieco zbyt wolno, natomiast same klawisze są duże i wygodne w użytkowaniu. Niczego nie odnajdziemy na prawym boku, bo wszystkie niezbędne złącza zamieszczone zostały na lewej stronie, a są to port USB, HDMI, gniazdo słuchawkowe, slot pamięci microSD oraz gniazdo zasilania. Jak widać, część elementów zabudowane są lekko wystającym plastikiem i nie prezentuje się to zbytnio estetycznie. Tył urządzenia to wypisz, wymaluj, chińskie badziewie, czyli czarny chropowaty plastik, który nie jest miły w dotyku, a jego odporność na uszkodzenia mechaniczne
graficzne pozostawia wiele do życzenia. Jedynymi elementami są głośnik multimedialny, ale bardzo kiepskiej jakości, oraz przycisk resetu, który jak się okazuje bywa dość użyteczny, bo sprzęt bywa kapryśny i lubi się wieszać. Cóż, jak mówiłem na samym początku, konstrukcja jest najmniej interesującym elementem Hanspada, ale jego podzespoły sprawiają, że może być to bardzo wydajny tablet. Ale czy rzeczywiście tak jest? Może się okazać, że mimo posiadania wydajnej jednostki, tablet nie będzie dostatecznie szybki, bo ogranicza go nieco sam system. Hanspad wykorzystuje platformę Android w wersji Froyo i nie ma co liczyć, że pojawi się kiedyś oficjalna aktualizacja do Honeycomb. Niestety, system ten ma pewne ograniczenia i nie wykorzystuje w pełni potencjału urządzenia, jakim jest tablet. Drugą kwestią jest fakt, że Hanspry chciał nieco temu zaradzić i stworzył nakładkę Tap and Tap, która zmieniła diametralnie interfejs użytkownika i posiada tylko śladowe cechy wspólne z typowym Androidem. Producent całkowicie zrezygnował z widżetów, co dla wielu osób może być posunięciem dyskwalifikującym. Do dyspozycji otrzymujemy ekran główny, będący zbiorem skrótów graficznych do aplikacji, dlatego też w systemie nie ma osobnego menu programów. Jednakże nie obawiajmy się, że zapełnimy wszystkie dostępne pola na ekranie, bo system posiada możliwość przewijania, ale przy większej ilości pozycji pojawia się problem wydajności, dlatego nie jest to sprzęt dla wymagającego użytkownika. Na dole można również dostrzec pasek z 12 skrótami graficznymi, który jest edytowalny i można zamieścić tam swoje ulubione pozycje. Oprócz ekranu głównego mamy jeszcze dwa dodatkowe, będące alternatywą dla androidowych widżetów. Oba składają się z trzech okien, w których wyświetlają się informacje z aplikacji opracowanych przez Hanspry. Przykładowo może być to kalendarz, czytnik wiadomości, poczta elektroniczna, lista zakupów, czy też prognoza pogody. Niestety nie ma możliwości skonfigurowania aplikacji zewnętrznych dostawców z owymi pulpitami, co jest sporym ograniczeniem. Muszę także nadmienić, że producent zmienił wygląd paska informacyjnego, który wyświetla się w formie chmurek i jest to mało praktyczne rozwiązanie. Ponadto cały system działa jedynie w trybie horyzontalnym i tylko nieliczne aplikacje umożliwiają korzystanie w portretowym układzie. Inną kwestią jest fakt, że Hanspry zrezygnował z wielu typowych dla Androida programów i stworzył własne odpowiedniki, które de facto różnią się interfejsem, natomiast funkcjonalność jest dość zbliżona. Przykładem jest kalendarz, który wizualnie można przyrównać do tego, jaki pojawił się w Honeycomb. Czytnik wiadomości pozwala na wyświetlanie najnowszych newsów ze świata z czołowych dostawców informacji, ale wystarczą odpowiednie słowa kluczowe i można tworzyć własne kanały z danych serwisów. Oprócz tego jest pogoda z dość szczegółowym opracowaniem na kilka dni. Ciekawostką jest lista zakupów oraz rzeczy do zrobienia, gdzie można tworzyć odpowiednie kategorie. Dzięki niej nie zapomnimy o nawet najdrobniejszych powierzonych nam zadaniach czy produktach ze sklepu. Funkcje związane z czasem prezentują się niebanalnie pod względem wizualnym, ale ich funkcjonalność bywa uciążliwa. Ręczne przesuwanie wskazówek bywa fajne, ale nie na dłuższą metę. Producent nie zapomniał także o liście kontaktów i choć zapewnia ona możliwość przypisania mnogiej ilości informacji do danej osoby, to przy ponad 20 pozycjach zaczyna się problem z jej szybkością działania. Dlatego wątpię, aby była ona pomocna dla użytkownika. Ciekawie natomiast prezentuje się klient pocztowy, który pozwala na konfigurowanie do kilku skrzynek od różnych dostawców. Niestety konfiguracja w dużej części jest manualna, a przez to mało przyjazna. Natomiast odbieranie lub sporządzanie poczty działa bez najmniejszego zarzutu. W Zanadżu otrzymujemy również pomocne narzędzie biurowe, które pozwala nie tylko na wyświetlanie popularnych dokumentów, ale także ich edytowania, i to w dość zaawansowanym stopniu. Natomiast dużym rozczarowaniem okazała się przeglądarka internetowa, którą Hanspry postanowił nieco stuningować, ale w rezultacie stworzył malucha ze sportowym wydechem. Dużo hałasu, o nic. W rzeczywistości nie otrzymujemy żadnych dodatkowych funkcjonalności, a strony internetowe ładują się znacznie wolniej niż w konkurencyjnych produktach. Kuleje również nawigowanie, które nie odbywa się dostatecznie płynnie. Innym problemem są dość częste zawieszenia urządzenia podczas użytkowania przeglądarki. Szkoda, ale tak to bywa, jak ktoś chce uzyskać moc naklejką na karoserii. Jednakże próby Hanspry w modyfikowaniu Androida nie zawsze okazały się fiaskiem. Przykładem może być świetnie wyglądający odtwarzacz muzyczny, a jego największą zaletą jest funkcjonalność. Za sprawą zakładek nachodzących na siebie możemy zwinnie przechodzić do gatunków, albumów, wykonawców oraz poszczególnych piosenek. Proste rozwiązanie, ale bardzo efektywne.
Niestety wizualna forma odtwarzacza nie idzie w parze z jakością generowanego dźwięku, który, krótko mówiąc, rozczarowuje. Galeria zdjęć to praktycznie nietknięte dzieło Google i specjalnie użyłem słowa praktycznie, bo handsfree wyrzucił funkcję edycji fotografii, ale program i tak spełnia swoją podstawową funkcję, czyli wyświetlanie zdjęć. Co ciekawe, system nie posiada dedykowanej aplikacji do odtwarzania filmów i całość odbywa się ze wspomnianej galerii, dlatego możemy napotkać na ograniczenia ze strony obsługiwanych formatów i musimy się liczyć z przymusem konwertowania obrazu oraz dźwięku. Jednakże należy podkreślić, że w kontenerze MP4 sprzęt radzi sobie dobrze z filmami nawet w jakości Full HD. Dodatkowo taki obraz można wyświetlić na ekranie naszego telewizora przy pomocy złącza HDMI. Oczywiście nie ogranicza się to jedynie do filmów, bo system działa w trybie klonowania. Niestety w recenzowanym egzemplarzu miałem problemy z samym złączem, które bardzo często powodowało utratę sygnału lub wyświetlania błędu. Z tego powodu byłem dość mocno rozczarowany jakością wykonania handspada. Zdaję sobie sprawę, że część ludzi kupuje tablet również z myślą o graniu. Procesor Nvidia pozwala na odpalanie naprawdę zaawansowanych graficznie gier. Niestety problemem może okazać się ich dostępność, bo handspad nie posiada sklepu Android Market. Zamiast tego otrzymuje połowiczne rozwiązanie, w którym co prawda odnajdziemy kilka interesujących pozycji, ale jest ich stanowczo za mało, a pozostała reszta to tak zwana bieda z nędzą. Handsfree postanowił zmienić system Android niemal pod każdym względem i jak widać nie była to słusznie obrana droga, bo sprzęt nieco traci przez to na wartości. Ogromnym minusem jest brak stabilności pracy urządzenia, które notorycznie się zawiesza, a przycisk reset staje się naszym najlepszym przyjacielem. Jednakże należy podkreślić, że produkt posiada potencjał w postaci samego sprzętu, na który nieoficjalnie można wgrywać alternatywne launchery, a nawet cały system. Wówczas sprzęt zyskuje na wydajności i funkcjonalności. Handspad z całą pewnością nie jest tabletem dla wymagających użytkowników, ale nikt nie twierdził, że miało być inaczej. Ponadto doszukałem się kilku istotnych minusów, które mogą być dyskwalifikujące dla niektórych osób, przykładowo design. Jednakże sprzęt posiada sporą liczbę plusów, jak choćby dużą żywotność baterii, więc jeśli poszukujemy tabletu do surfowania po sieci, oglądania filmów, a nawet grania, to handspad powinien spełnić nasze oczekiwania. Do usłyszenia. Więcej informacji znajdziecie na www.fraspc.pl.